Hej, hej, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Krasnoludów. Jak widzicie, ja tu praktycznie zaczynam od nowa. Straciłem Karak Buvdar i Zaraxil przez te porywacze czaszek, ale Astalia tutaj pomogła mi ich przegonić. Jak widzicie, tu już są obici, ale niestety Zaraxil jeszcze jest do odbicia i do odbudowania Karak Buvdar. No i mam nadzieję, że nikt mi tu Karak Izor nie zdobędzie. Na szczęście mam dobre stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi i tu za turę za chwilę będę miał też jeszcze poprawę tych stosunków. No BRD też poszalał, zdobył czarną grań, ale kosztem, jak widzicie tutaj, utracenia góry Squeakhorn i filarów Grungiego, ale za to ma też i na północy prawie całą prowincję, chyba jedno miasto tylko zostało do zdobycia, także idzie mu dużo lepiej. No ale zobaczymy, pewnie teraz będzie szedł na żelazną skałę pójdziesz, czy na Squeakhorn? Czy się rozdzielisz w sumie? Rozdzielasz. No właśnie. Jeszcze ten barak do Wazwak tutaj jest jakiś dziwny. No tutaj w ogóle jakaś słaba armia jest. No to tylko tyle, że nie miałem tam żadnej obrony. No tak. No. A druga pójdzie na żelazną skałę, bo ja nie wiem, czy ona jest oblegana, czy ona się pali. A, bo są zniszczone budynki pewnie. Tak. Tak, tak. No to w ogóle nic nie będzie, to będzie też do zdobycia. Tak. Na automacie. Tak. No. No więc tak. Także dobre stosunki ze Stalią, ale kurde, to dziadostwo też. No właśnie dwie duże, pełne armie tego szły i pełna armia tego. Zresztą ta armia się gdzieś tam przewijała, by ją wcześniej widać. No ale i się tu przeciągnęli mi, bo ja zniszczyłem dwie armie właśnie tych Karak Angazar, a Estalia pogoniła tych skubańców jednych. Okej. Się na skórze się pojawili. Mam nadzieję, że to dam radę dojść do tego dziadostwa. Ja mam z tymi dobre stosunki i tu się tak zatrzymałem. O proszę, zaropiało oko. Czyli masz teraz zielonoskórych armię tak naprawdę tutaj pod nosem, a nie zaropiałego oka. Kto? Co? No i kurde, nie dojdę. O Jezus Maria. Co za dziadostwo. Jeszcze tracę kasę. W ogóle tutaj mi BRD już wiszę mu chyba z 5000. No w mordę jeżdżę. Znaczy w tym momencie ja też tracę kasę, nie chcę ci nic mówić. Nie no, mam tam mu trochę odłożone, więc nie jest tak źle. Dobra. Ten... To ja muszę odbierać, bo ja w przyszłej turze... No chyba to pokonam. Nie zbankrutował. Ma minus 400 na tur. Nie wiem, czy tego Karakizor też mi ktoś nie pojechał, bo kurde, nie miałem tutaj budynku. Dobra. Co teraz badamy? Zaraz zobaczymy, z czym będziemy tutaj rozwój. A jak jest z tymi wytwórcami narzędzi? Przychodu wytwórcy narzędzi to jest, masz zysk z czego? No wytwórcy narzędzi, no. Jest taki budynek, wytwarza narzędzie. Aha. A to co to jest? To jest właśnie to? Aha, wytwórca drobiazgów. Rozumiem. No dobra, to będzie to, kasy potrzebuje. 10% to niedużo przy jednym mieście. Okej. Okay. Dobra, twoja tura. Konfederacja. Ja zapomniałem zobaczyć, czy nie mam z kimś stosunków dyplomatycznych, może do poprawy. No dobra, to zaraz zobaczymy. Szkoda, że teraz nie mogę się dogadywać. Okej. To nie doszedłeś jeszcze do tej żelaznej skały? No. A tu się teleportowałeś? Tu, no i słusznie. Oni się teraz do Karak Dron teleportują. Pod ziemią.
Mam nadzieję, że nie. Niepokorne głąby Krzywego Księżyca. A, właśnie, bo to jeszcze, już wiem, te niepokorne głąby, to po prostu przyszła armia stamtąd przez pół tego kontynentu. Tak też mi się przypomniało. Stąd przyleźli. Stąd. I tu mi zajęli Zaraxin. Kurde, chamy jednak. No i teraz jestem, kurde, naprawdę słabej sytuacji, jak widzicie. Dobra. Kolejna tura. Próbowali chyba tylko. Nie, splądrowali. Splądrowali. Oho. Sojusz obronny z Wizenlandem, no. Też mnie niepotrzebny. Nie. Mam z nimi chyba handel. Właśnie ja dużo miałem dochodów z handlu, ale przez to, że potraciłem te prowincje, to teraz nie mam z Sileą dostępu. Blokada armii sukces. No fucking, ale kurde było blisko. Żeby mnie udupili, ale jestem już na szczęście pod samym tym. Nie no dobra, z automatu. Nie będziemy tutaj tracić czasu na to. Bez problemu byśmy ich rozwalili. No ładnie. I tu przydałoby się łupienie i przejmowanie. Ale nie będę tutaj łupił własnych osad. No nie no, tamten uciekł. Co to za głupota? Jakim cudem? No to tylko jedna jednostka. No ja wiem, ale... Zaraxin. Dobra, urazę. Przynajmniej jedną mi się udało też, bo tych uraz miałem już na full. Oj, długobrodych z wielką bronią mogę werbować. Dobra. I zabójcy smoków, no super, dobra. To już coś. Tak, teraz na pewno rozwiniemy. Tutaj chcemy... O kurde, nie zauważyłem. Aż tu. Gdzie? Na górze? Nie, nie. A, no teleportowali ci się, mówiłem. Ale to jest ta odbita armia, więc tam... oni stali tutaj. W tym góra z Quickhorn. Widzę. Standard. Bo to teraz też już jest ten... zielonoskórzy są. Tak. Jak zwykle ci ze zielonoskórzy, no. Dobra. Dobrze, musiałem też tą jednostkę zlikwidować, bo nie miałem pieniędzy na nią. Dobra, co my tutaj pohandlujemy? Karakir. Czemu tu nie ma możliwości handlu? Fucking. Nie można stanowić szlaku handlowego z ich stolicy. To jest jakaś głupota. Praktycznie z nikim nie mogę przez to handlować. Wisenlandem tylko handluję. I tu jest spoko. No też z jedną frakcją handlu. Jakiś sojusz, kurde. Tu mamy pakt o nieagresji. Tu mamy sojusz wojskowy. Karak Hirn to bym chciał pojechać. I Karak Norn też. A Tatilea. Sojusz wojskowy. I Estalia sojusz obronny. Ze Estalią moglibyśmy mieć sojusz wojsk militarny. O. I jeszcze zapłaćcie mi za to. No dobrze. Dadzą tyle? Dobra. No to przynajmniej 9 stówek jest do przodu. Oni mnie tu będą bronić. Księstwa graniczne, Estalia i Tilea to są moi sojusznicy. Imperium to jest troszkę za daleko. To w ogóle gdzieś. Overland jakiś obity. Dobra. Dobra, twoja tura. A, poczekaj. A, jeszcze punkty umiejętności mam do rozdania. Po bitwie. Pan głębin, pan toporów. Upór.
do szarży ma nawet. Mistrzowników. Plus 3 to maksimum 12 dla krasnoludzkich wojowników, ale on będzie miał tą armię w przyszłości lepszą, to się nie opłaca teraz. Murarz. Nie, dobra. Tu jedziemy, tylko to nie chcę z zieloną skórę mi, kurde. Punkty życia teraz mu dam. Albo... Dobra, niech będzie przefiksowany. Dobra. Teraz pan. Dobra, to już mam fajne runy. Premier do szarży, siła broni. Może być. Co? Pan. Dobra. Jeszcze tu pan. Też mistrz uników. Dobra, twoja tura. Automat. Tu jaka idzie armia Baragda Wasbak duża. Natomiast tutaj byłeś, kurde, i zdobyć se to oni gdzieś nie wiem gdzie łażą. Narysowałem na mapce, będziesz miał. Tu poszli. No. A powinni iść tu, nie? I sobie zdobyć tą prowincję i od razu to rozwalić. Nie, oni przyszli z dołu. Oni stąd. Aha, przyszli. Wracają. A, no tak, bo oni kopalnie Bitterstone. A to można przejąć w ogóle? Kurde, nie wiedziałem. Można, bo kopalnie. A no tak. Kurde, to ja bym to chciał. Właśnie, ja już się muszę... W ogóle mam... taką misję, żeby ten Karakosiem Szczytów odbić. Nie wiem jakim cudem. O, dobra, zobaczymy. Może jak będzie tu spokój u mnie, to się tam wybiorę. Może tutaj jakaś sytuacja. A, oblega ci. Aha, rozumiem. No, bo ja mam za słabą armię, bo tam jest, to jest główne miasto i jest całkiem duża armia, a ja mam taką w miarę słabą tam. Mhm. Więc oni tam, miejmy nadzieję, że uszkodzą, zniszczą, albo oni zniszczą. Nie będą mogli tego przejąć. No, i dobrze. Ja sobie pójdę po prostu zajmę. No, dobry pomysł. No ja to sobie chciałem zobaczyć. Tu nic nie mam. Dobra. To mi się nie podoba. Tu jest jakieś wolne. Co, ja nie mogę tego przełączyć w ogóle? Kłusające ostrze. Skupa orków. Dobra, to już więcej nie ma. To come on! No, tak to jest, Konfederacja. Niestety bywa. WRD podpisał, Barak War podpisałeś Konfederację, tak? Ale żeś się rozrósł szybko, panie. Spoko. No to wygląda na to, że... Spoko będzie, no. Bitterstone jakoś mało, ale tu bym tego nie rozbudowywał, bo tu zaraz ci będzie pewnie ci zieloną skórzyć będą próbować to przejąć. Baragda Wasbak zajmij, to będziesz miał całą prowincję wtedy. Wiem, tylko że myślałem, że ci będą mieli jeszcze ruch, a nie mają. No. No to słabo.
Stówkę chcesz, tak? Tak. No to zaproponuj. 300 się domagam. No dobra, niech będzie te 300. No to zów. Proszę. No dobra, dawaj, dawaj. Co ci wypowiedziało wojnę? Karakhim, ci co obok siebie. Co ja im przeszkadzałem? Tylko nie wzywaj mnie na razie, bo oni mi Karakizor zajmą. A ja ich pojadę. Szkoda, bo się nie da, albo się da wszystkich wezwać sojuszników, albo żadnych. To bez sensu. Averland zniszczony. Migracja. A co oni mi mogą? Bo oni tam sami mają problem, nic mi nie zrobią. Witajcie. To mi się może przydać. No i teraz mam nadzieję, że już tu się kurde obronimy. Potrzebował. Ale czemu ja mam stówę tylko? Co się stało z moimi 2000, które miałem prawie? 300 mi dałeś. No 300 ci dałem. Co to jest, kurde? Co to ma być? Do fastback. I teraz nie będę miał znowu kasy na to, żeby Bufdar rozbudować. No kurde mać. Znaczy kurwa mać po prostu, a nie kurde mać. A ile ci ten? No mam 100. A ty wziąłeś ode mnie 300, to miałem 1900, to 1600 i wsiąkło mi. Na co? No. A mam paktu nieagresji z Karakhirn. Może miałem... Nie no, jakim cudem, kurde. O co tu chodzi? Głupie to jakieś. To szykuj kasę na następną turę. Dobrze. Czy ja mam puste miasto? Nie wiem. Trzeba też rozbudować. No. Chyba niedługo powinienem. O Jezu, mieć... może jestem pałą, bo po prostu Karakzil. O Jezu, jestem pałą. Tak, bo przy... O Jezu, jestem pałą. Przecież budowałem. Buduję budynek, klikam, no. Oj, jeszcze nie jest późno, więc coś jest nie tak ze mną. O, tutaj. Skarsnik znowu ładuje tych. Grimhold. Powtórka z rozrywki. Super. O, coś się źle ruszyłem jeszcze, no. Się uzupełniają. Dobra, twoja tura. Weź tam zaoszczędź trochę kasy. Odzyskujesz te swoje stracone ziemie. A ile teraz masz kasy? 1300. A ile zysku? Minus 200. Mhm. To widzę, że też szalejesz. Walczymy? A, barak do Wasbaka, co zaatakowało? Duża armia? Ja zaatakowałem. A, ty! Ty atakujesz. No to automat czy co? Nie, to zawalczmy, no. Bełtomioty są. No, spoko, że walczymy. Bez problemu to załatwimy. A, tu masz samych górników tu. Mhm. A to nie na tą armię patrzyłem. A to są z ładunkami wybuchowymi? Nie. No, ciekawe. No, jest nowa mapka. No to jest chyba ta, co poprzednio. Dobra, zaczynamy. No tu jest trochę ciasno, kurde. Co się stało? A może się to przydać. Tu jedno. Mówisz, że kompletnie z drugiej? No, czy nie? No tu wąsko będzie i tak. No oni łuczników mają. No. Mają łuczników. Może patrzyłem, że stąd bardziej. O. Tak jak wtedy. No dobra. Zobaczymy, czy to się uda.
ją schowamy, a ten może się schowa. Nie. Powinien się schować. O, dobra. Gotowy? Może być. Tu nie ma lorda, więc to jest duża szansa na wygraną tutaj, szczerze powiem. No. Już tak myślę. Tutaj będę wciągał. Może nie zauważy, jak przechodzę. Co oni się tu zblokowali się w tym przejściu? No bo tam jest, no niestety, wiesz, z tymi mapami to tak bywa. Przy kłębiu. Tak, musisz przejść przez to. Dobrze się trzymają. W ogóle ich jest więcej. No tutaj wycofaj. Zaraz cię przeszarżują. Szarżują. Lepiej, żeby na plecy mi weszli tamtym oddziałem. Nie, no tu wyciągnąć ich i ostrzeliwać, ile się da, uciekać. Może. Dla mnie to oni pójdą mi tu nad plecy i tyle, no. I teraz flankę mam tak naprawdę, więc mam już minusy do tego. No, nie, masz. Jeszcze nie masz. Uciekaj, uciekaj i strzelaj do nich husznikami. Ja zaraz rozwalę ten oddział na dole, to przyjdę do ciebie. Kurde, jakieś mocne te orkowe chłopaki. No, ci przestali strzelać łucznicy, oczywiście tylko biegną. Nie? Głupota taka, że... Jeszcze jest. Jeszcze jeden oddział do weściaków oprócz tego. No strzelać, no czemu oni nie strzelają? No co za gówno, no. Tak, też tak miałem poprzednio. No biegną za nimi, no, łucznicy, no. Tu się trochę zblokowałeś za bardzo. Trzeba było tak ten oddział otoczyć. No tu się nie da nic postawić człowieku na tej mapie. No bywa niestety, no. Wracają się tamci. Dawaj lorda wyciągnij i zatrzymaj te beściaki. Może.
Albo nie, oni stoją tam, dobra, to olej. Nic nie stracił życia na razie. No to dobrze, ale chodzi o to, że już sobie poradzą te twoje górnicy, już z tym oddziałem orkowych chłopaków sobie poradzą, a ty już byś mógł lordem iść na górę. Ci stoją, stoją, dobra. Ja już idę. Ci gdzie wleźli? W ziemię. Tam gdzieś, kurde, wód się chowa. Dobra. Na razie luz. Uważaj na tyły. Został 12. Dobra. Olej tych. I wrócił ci się jeden oddział tych górników. Tu też jest troszeczkę zrywany. A pierdolę, my mucha. No, wracają. Weź tak się ustaw tutaj tym oddziałem. No, koło. Dobra, ale ktoś musi je złapać, a nie łucznicy będą... Spokojnie, nic ci nie dobiegną do łuczników. Widzisz, że się kierują za tymi górnikami, no. Tu ich wyciągnę na drugą stronę teraz. O, pięknie teraz właśnie. Dobra, nie jest źle. Zabiłeś muchę? Nie wiem. Staram się. Lord, no, dobieściaki się trzymają nieźle. Strasznie. To co? Lord ma pół życia mu. No. No ale tu zostało 71. Jeszcze się wróciło jakieś badziewie. Tu zostało 60. Mhm. Asia się pyta, czy lubisz bób? Nie wiem, lubisz, o co. Lubisz bób? Nie wiem, znaczy taki sam nie. Sam nie lubi. Tu masz Marta, jeszcze oddział. Marta lubi, nie wiem. A co? Mhm. Nic, pyta się po prostu. No dobra, udało się, wygramy. No dobra, i tu sobie zakończymy ten odcinek. Zobaczymy, co będzie dalej. Do usłyszenia.